Witam serdecznie w drugiej części dnia spędzonego na Ducati Desert X oraz Yamaha Tenere 700. Najpierw zrobiliśmy około 120 km po pięknych asfaltowych winklach, a później wybraliśmy się na odkrywanie pustynnych i górskich zbyrów. W międzyczasie zgubiliśmy też w tych górach drona i konieczne było wyruszenie na jego poszukiwania. Jak nakazuje tradycja, nie zapomnieliśmy po drodze zostawić dla Was upominku. W każdym razie dojechaliśmy w końcu na szczyt i pozostało przed nami znalezienie drogi offroadem z powrotem na dół, ale po drugiej stronie góry. Na koniec jeszcze zamiana motocykli i krótkie porównanie pierwszych wrażeń z jazdy każdą z tych maszyn. Zapraszam do oglądania. Serdeczne podziękowania dla partnera tego odcinka, firmy Love4Ride, która specjalizuje się w organizowaniu najlepszego rodzaju wakacji, czyli wakacji z testowaniem motocykli. O, też dobra nas przeprawa czeka. 20 mamy kilometrów, godzinę znowu. Czyli przed nami dobry teraz jaździk górski chyba. Dobrze. Na razie walczymy tą trasą. Godzinka to będzie fajnej trasy kawałek. Jak zjedziemy do drogi, to możemy na nawi spojrzeć z powrotem. Nie, na razie no to musimy się z gór wydostać i to jeszcze potrwa. Zobacz, ile tu podjeżdżaliśmy, no to teraz tyle samo musimy zjechać, nie? O, ale przyjemnie, jejo. Żeśmy odstrzelili się od naszej trasy już całkowicie. Tu jedziemy teraz pod niczym. No ciekawe, w co my się tu... O, no. Ja nie mogę normalnie pojechać. Zamiast tu po gładkim, to tam po tych nasypane, bo to zasypane kamieniami, nie? A. Jak dobrze, że na te jeziora jeszcze chociaż tego drona mamy. Bo tylko jutro trzeba nad jeziorami uważać, no, bo... To tam może być dobrze. No tam to już będzie ciężko go odzyskać. Na dno jeziora nie wiem, kto po niego skoczy. O. Też aż się błyszczy to wszystko. Co tu się odpiernicza? No co ja ci mam powiedzieć? Ale czadersko. No to statka, tu jest na dole chyba. Tak, tylko kawałek nas dzieli jakby. Oj, dobrze, żeśmy zatankowali. Na rezerwach jakbyśmy tu zaczęli pyrkać. O kurna. To hamowanie silnikiem Ducati ma dobre. Zwalnia mi cały czas z górki jak jadę. Co tu, asfalt? 10 metrów asfaltu tu jest, Szymon. Tu jest ładnie, na, zobacz. Tu w cieniu na przykład. No to proszę bardzo. Dobra, jakoś jest. Przeprostował kolano. A co to jest EBC? A, hamowanie silnikiem, tak? ABS 1 i reszta wyłączona. No to tak naprawdę ten tryb jest normalny. Wszystko jest wyłączone w motocyklu. Jest super taki. No tylko trzeba wtedy już mieć baczenie, co się robi, tak? No bo za ciebie motor już nie myśli w żaden sposób. A. Ależ widoki po lewej. No coś pięknego ten dzień dzisiaj, tak. A, z górki jest zdradliwe jak cholera, to nie? No, bo jedziemy cały czas na zablokowanym i w dół. A on coś tam gada, skręć w lewo, skręć w prawo. Tutaj? Google coś gada tam sobie do siebie, tak. Jeszcze skręca. Coś jeszcze sam skręca, no. Ja tu jakby nie mam wiele do wyboru, do skręcania. I w lewo, ostro. Lewo. Kurna maci, zobacz jaka dolina. Jaka ta górka po prawej fajna wyżłobiona. Co ci będę gadał? O kurna, kozy! Centralnie w przepaść skoczyła. I konica taka tutejsza, górska. Tam leci, zobacz. Tak jak u nas te sardy, to tutaj takie skurczysyny są. Skoczyła normalnie, tak. Stoi, poszła. No to powiem ci tak, w takich warunkach Tenerka zyskuje względem asfaltu zdecydowanie. No tak myślałem, no bo... Fajna oponka i to jest maszynka, no dużo taka, dużo bardziej kipka niż nasze kurna duże. No to na pewno. A jak ten środek ciężkości? Fajny. Fajny ujdzie, nie jest tak, ujdzie, nie jest ujdzie. Wysoki jakiś bardzo. Dopóki Zawinkie. Nie jest hardcore, to wjedźmy, tak? Mówić, że te twoje opony to są już gówniaki, jeśli chodzi o teren. Tu są popękane płaskie. Dobra, czekaj, zobaczymy, czy to ruszy.
Dobra, jest tam. Ta moja kostka jest trochę porządniejsza. No jest, ty masz na to, to masz dużo lepszą tą oponę. Zresztą widzisz, może moja kiedyś też była porządniejsza, tak? Ja miała ostry jeszcze te krawędzie. Tak, no masz trakcję normalnie, tak? Ta. Mi tu tył cały czas, lewo, prawo. Nie ma takiego problemu. Taki zjazd jak tutaj był, to już jest za dużo na nią chyba. Na nią za dużo. No nie ma, widzisz, no nie ma trakcji, no to co napędzać. To tu Ducati mocno ogranicza ta opona. Bo on pod tą górkę to by wjechał bez problemu przecież tu z tymi kamieniami. Tylko że no, to jak się już robi taki skos, no to trzeba mieć, musicie mieć co napędzać, nie? A tu? A tu mamy tu i tu, no to chyba tamtą, nie? A, no w dół raczej jedziemy. Fajne tu jest to, że coś tam jest do wyboru, nie? Tak. No tak. A nie tylko to w dół, ten skok i to wszystko. A, jeszcze tu dużo luźnych jest tych kamieni takich. Ole, ty wysoko tam jesteś. Spojrzałem w lewo, a ty tam u góry jedziesz. Ty, ale ja ci coś powiem, że to my mało kiedy tak wysoko aż wjeżdżamy, żeby tyle się zjeżdżało, nie? To we Włoszech wszystko, co wjeżdżaliśmy, to tam było 3 minuty w górę, 3 minuty w dół. Tak, tu jest gnój pierwsza klasa. Dalej ci powiem, nie jesteśmy jakoś bardzo blisko. Zobacz. A jedziemy ostro tak. O ja pierdykam, zobacz ile jeszcze mamy drogi w dół, gościu. Ale kurna, fioletowe skały. Tam kurna, zobacz jaka maczuga. Ale tu do endurowych rzeczy, to tu mają hardcore jak 150. Widziałeś tam po tych drzewach na dole, po tego? Przepraszam, że tu mają do wszystkiego hardcore. Wiesz, prawda, tak. No i asfaltowy tak samo. Tak. Dzisiaj przyjechaliśmy bocznymi drogami, te wszystkie zakręty, to przecież były puste boczne drogi, z których nikt nie korzysta. I są lepsze niż u nas górne. Może ten, na forcie się zatrzymamy. W forcie tak. No jesteśmy trochę niżej. Tu zrobimy przystanek. Ten park naturalny Sierra Alhamilla. No. Tak faktycznie było z tych. Dużo lepsze, jeszcze mam te oponki. To u mnie to coś jeszcze odpycha. U ciebie co odpycha? Nic nie odpycha. Ty, ale ten Indiana Jones dobry, nie? Tamte pustynie, no coś znowu takiego zupełnie jakby... No nie ma takich w okolicy rzeczy. No to tak, żegnamy górę, no żeśmy byli trochę. Zobacz wieżę, zobacz wieżę. Kawał drogi nawet, kurna, w pionie w dół. Zobacz, gdzie wyjechaliśmy, ty! Tu filmowaliśmy to, od tylca. To jest nasz dziki zachód. Ale jaja. Już kończą chyba, wyganiają ostatnich ludzi. No ten jest chyba najładniej zrobiony, nie? Bo tak jest. Tak, największy i odszykowane są te. No tutaj to jest ultra gładko teraz, kurwa. Dobrze, ale odpoczynek się przyda też i trochę tego powietrza troszkę, nie? Nie no, odbębniliśmy dzisiaj swoje. 120 ograniczenie tu jest. Trzeba się zastanowić. Ten RK 150, 160 to chleje pewnie z 10-12. Ale ten też jak cholera chlał. Jak zwoliłem do 100, to mi się zasięg wydłużyło prawie 40 km. To już pojedźmy powoli może. Ja mam rezerwę, a na rezerwie przejechaliśmy 15 km. Ale tu spalinami wali. Tu jest coś nadymione, tak? Już wiem, co tak śmierdzi. No, to jest to. Coś jest zatarte, albo rura spadła. Strasznie daje ognia. Spalony olej. O cholinder, zobacz, mu się z kabiny tymi, ty. Czorny k***a całego. A, zmają go. Aha. Tu zjedziemy w lewo, w prawo i całym wybrzeżem do domu już dojedziemy. Ty, no musi to być jakaś stacja, no zobacz, kurna, Olek. Markety, nie markety. Powiem ci, że mi się ta Hiszpania bardzo podoba. Podoba się? Chyba najbardziej ze wszystkich, gdzie byliśmy, mi się podoba Hiszpania. Takie tereny są wdzięczne, piękne drogi. O jest, patrz, benzyna serwicjo, 750. Dobra, jesteśmy na stacji. No i gitar. 40,2 km na rezerwie. Ojej. I gitara. Ale huku było, co? Oko na ogółę. Ja tak samo, tak jakoś to bije dziwnie, że... No to wiesz, no takie są kształty, że to wszystko wiesz, jedno jest dopasowane do naszego wzrostu, a inne nie. Kto to na tym wężem robi? Kobito. O, większy jest. Większy jest Misiek.
Jaka tu ta kanapa? No ta, koza taka bardziej. Tak, wąziutka, wąska tutaj bardziej w talii, nie? Tak. Tam masz odpalony sport, także zobaczysz od razu, jaka jest różnica w kopniaku. Inaczej chodzi, ale brzydziej chodzi, silniczek w sensie taki jest bardziej short. O kurde, nie wiem, czy ta kanapa niewygodniejsza tu jest. O, ale hamulec, to tu jest. To tu dobra jest żyletka. O, tu jest żyletka. To jest, no. Tak. Ja się przyzwyczaiłem do tego, bym się nie zatrzymał tym. A hamulec to masz kurna 2,5 razy mniejszy tłoczek w ogóle. I na malarze. O, teraz ja muszę z kolei. Ty to masz tak, że gorzej ci zahamuje. Ja mam tak, że wylecę przez przednią szybę. Tamto to jest takie, że zobacz, na którym biegu nie jesteś, to jakoś idzie, a to w drgawki takie wpadnie. To jest jak masełko chodzi w porównaniu z tym Ducati. Prowadzi się gorzej to. Zdecydowanie się ten era gorzej prowadzi. Ale kurna silniczek, ten cały czas się tak telepie. Tamto jest szybsze i lepiej się prowadzi, ale jest silnik, chodzi gorzej. Tam jak zmienisz nie na te obroty co trzeba, to cię chce rozlecieć ten motocykl. No, telepie się całe, no. Ale daj mu to zobacz jak przyspiesza. To nie ma takiego, zresztą no tu się konie nie zgadzają, tak? No nie zgadzają. Przyspiesza, fajnie przyspiesza, ale w tym momencie robi takie drgania jakieś kurde stupę. To jest aż nieprzyjemne po prostu. To jest ten silnik, co ty go nie lubisz, tak? No. To się nic jest tam nie zmieni, no. Ja ci powiem, że tu usiadłem i mnie dupa przestała boleć. No cały czas mnie nawala w dupę taką przeżytę, no to... na tarnę siedział. Tu usiadłem i mnie dupa odpoczywa mi teraz, jak tu usiadłem, coś mordo. Zobacz jak jest, coś za coś, tak? Jest bardziej mocniejsze, wydajniejsze, tak bardziej, hamuje lepiej. Różne obroty i łapie jakieś takie, kurna, delirkę jakąś. No tam ci mówiłem, że tam trzeba precyzyjnie w te biegi, bo tak to ona jest bardzo kapryśna. Chodzi tu wydech, by trzeba było zrobić, żeby dźwięk był fajny. Ale tenera też by miała fajny wydech. No tenera to wiemy jaki by miała, dokładnie. No. No to by fajnie chodziło. Jak tu się stoi? O, bardzo fajnie, tak, bardzo fajnie, przyzwoicie. Nawet nie wiem, czy nie lepiej jak na tamtej, tam się musiałem bardziej garbić. No chyba tak. Kierka do góry musi iść. No widzisz, ewidentne są różnice na pierwszy rzut od razu, nie? Dobra, pojadę troszkę, zobaczymy. No, CP2-eczka, to CP2-eczka, to troszkę pójdzie. Jedzie, tak, nie ma tragedii. Tylko trzeba łyżkę zrobić, nie? Nie ma się co tutaj tak szczypać z tym, tak. Wygodniejsza jest tenera znacząco. Ty, a tedy to my żeśmy nie jechali, nie chcę ci nic mówić, ale tu są normalne osiedla takie, zobacz. Tak, bo to jest chyba ten motryl. No motryl, tak. O, zielony. Jest jakoś tak pusto dosyć. Broni się nawet w tej tenerze ten silnik. A to jest masakra zatarka, na piąte, szóste, kurna, w dupie chce dziurę zrobić, no. No jak go nie lubisz, to go nie polubisz, tego silnika, no. Tak? Później zobaczymy, jak dojedziemy, ile kilometrów zrobimy. Prawie 420 to jest piękny wynik, jak na rozgrzewkę. Tu są jakieś kontrole trakcji, czy coś? Nie. Nie ma, no to dobrze. Jak w perełce u ciebie, no. Prosto, tak? Tak. Jedziemy, dojechać coś nie możemy. Pod górkę to fajnie hamuje. Gdzieś taka będzie nawrotka ostra, nie? Tak. Brawo, elegancko. Goodbye. I zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.